Janusz Słowacki w pamiętniku Zofii Bobrówny. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci całe poemata składać. Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy, srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Dzisiaj daleko pojechałem w gości i dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości, przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. Wróć mi więc z kraju taką, jakby z nieba. Waldemar Cichoń, Gdzie jesteś, cukierku? Fragment. W piątek mama przyniosła z pracy klatkę. Siedział w niej jakiś dziwny, podobny do myszy stwór. Natychmiast podbiegliśmy z tradycją, żeby przyjrzeć mu się z bliska. Ale mama odpędziła nas ruchem ręki. Co to jest? Nastroszył się tata. To kluzo, z wielką pewnością w głosie powiedziała mama. Kluzo jest koszatniczką. Przecież widzę, że nie nosorożcem! Zirytował się tata. Chodzi mi o to, co to kluzo robi w naszym domu. Nie to kluzo, tylko ten kluzo. Z godnością sprostowała mama. I nie robi, tylko będzie robił. Będzie z nami mieszkał. Chyba oszalałaś, sapnął tata. Przynosisz mysz do domu, w którym mieszkają dwa koty? Przecież on jutra nie doczeka. Nawet kosteczki z niego nie zostaną, gdy wpadnie w łapy tym dwóm nicponiom. Ach, jak zawsze przesadzasz. Mama wydała wargi. Po pierwsze, to nie mysz, tylko koszatniczka. Po drugie, kluzo siedzi w klatce. Cukierek ani tradycja jej nie otworzą. Jasne, że otworzą, prychnął z wyższością tata. Jeszcze tę klatkę zamkną, żeby nie było śladu. Naszych kotów nie znasz? Przecież to największe czworonożne cwaniaki na świecie. Mama wzruszyła ramionami. Klatkę z myszopodobnym zaniosła do pokoju stołowego i postawiła na komodzie. Tu będziesz bezpieczny, kluzusiu, powiedziała do stwora pieszczotliwie.